Cześć, Newcastle United oficjalnie jest klubem, który zakwalifikował się do przyszłej edycji Champions League. Po poniedziałkowym remisie 0-0 z Leicester City u siebie Stroki zapewniły sobie awans do Champions League, czyli do najważniejszych rozgrywek klubowych. No i właśnie, jak to się stało, że zespół, który przecież jeszcze 18 miesięcy temu był w strefie spadkowej, bił się o utrzymanie, w tym momencie jest trzeci w Anglii i jest na jak najlepszej drodze, żeby zwyczajnie wbić się na stałe do Top 6. O tym sobie dzisiaj porozmawiamy i ocenimy sezon Newcastle United. Zatem zapraszamy do oglądania, oczywiście zachęcam też do subskrypcji, łapki w górę oraz komentarza. Zaczynajmy. Już na wstępie tego filmu warto podkreślić jedną bardzo symptomatyczną rzecz, mianowicie Newcastle United wykonało tak zwany overperformance, po prostu przeszło najpierwsze oczekiwania. Przed tym sezonem celem klubu było znalezienie się w górnej połowie tabeli, zresztą Newcastle nie jest w tym przypadku odosobnione, bo między innymi podobny stosunek do celów na ten rok miała Aston Villa, która także chciała się znaleźć w końcu po raz pierwszy od powrotu do Premier League właśnie w górnej połówce tabeli i obu tym klubom się to udało. Natomiast Aston Villa jest mimo wszystko dużo, dużo niżej niż Newcastle, które piastuje aktualnie miejsce w top 4 i już z niego nie wypadnie. Jest Newcastle w lidze mistrzów, to jest coś, czego pewnie nawet Eddie Howe się nie spodziewał. W tym momencie widzicie porównanie tego, gdzie jest Newcastle aktualnie na ten moment, na dzień 22 maja, czyli na ten poniedziałek, kiedy właśnie Newcastle zremisowało z Leicester i przyklepało sobie ten awans do Champions League, oraz w momencie, kiedy przejmował zespół Eddie Howe 18 miesięcy temu. Widać ewidentnie, że różna była sceneria, różne też były różnice punktowe tak naprawdę i inaczej się to zupełnie prezentowało ze względu na to, że Newcastle wtedy przeżywało najgorszy start w historii całego klubu. Więc jak to się stało, że tak szybko doszło do całkowitej zmiany? Przede wszystkim warto podkreślić o wpływie Eddie'ego Howe'a, bo to jest człowiek, który przynajmniej moim zdaniem jest absolutnie kandydatem na trenera tego sezonu. Nie wiem, czy nagram film właśnie o tym, kto powinien tę statuetkę zgarnąć, ale jeśli miałbym między kimś wybierać, no to raczej między Eddiem Howe'em, Roberto De Serbią oraz Garym O'Neillem z Bournemouth. Oczywiście pomijam Mikel Arteta czy Pepa Guardiola, to są oczywiste wybory. Natomiast ja tutaj właśnie chyba bym postawił mimo wszystko na Eddiego Howe'a, bo to, jak on zrewolucjonizował Newcastle United, to jest coś, co jest wręcz niepojęte, nieocenione i wydaje się, że zrobił dokładnie to, czego nie umiał zrobić z Bournemouth. To znaczy zawsze jego Bournemouth grało fajną piłkę, miłą dla oka, natomiast to była drużyna z miękkim podbrzuszem, a Newcastle jest po prostu bardzo ciężkim orzechem do zgryzienia dla wielu rywali. W tym momencie widzicie też liczby defensywne i właśnie statystyki odnośnie straconych bramek, procentu obronionych strzałów i wielu innych tego typu rzeczy w przypadku Newcastle United i ewidentnie widać, że po prostu postawił na organizację gry Eddie Howe, ale to też nie oznacza, że Newcastle nie jest zespołem, który bardzo ładnie gra w ofensywie. O tym będę mówił później. Ale właśnie, ta defensywa to jest główna przyczyna tego, dlaczego Newcastle jest zwyczajnie w strefie Champions League, dlaczego będą grać w przyszłym sezonie. Jak widzicie na załączonych obrazkach, jedna z najlepszych defensyw w lidze, tak naprawdę najlepsza po Manchester City, także świetny bramkarz Nick Pope, który doszedł wraz ze Svenem Botmanem przed tym sezonem i wydaje się, że ci dwaj piłkarze to są idealni kandydaci także do jedenastek sezonów. To znaczy Sven Botman to jest piłkarz bardzo niedoceniany, a patrząc na całą Premier League, to jest między innymi zawodnik, który ma najwyższy procent, gdy mówimy o wygranych pojedynkach takich na ziemi. To znaczy po prostu nie daje się przedrybować zbyt często, o ile się nie mylę, 78% takich właśnie starć ma wygranych. Były piłkarz z Ligi Francuskiej, który przypomnijmy, że jeszcze w zeszłym roku mógł przecież zdecydować się na Milan, zatem to ryzyko, które podjął Sven Botman tym transferem, było znacznie większe od Nicka Pope'a, który przeniósł się z Burnley. No ale właśnie, Newcastle nawet jeśli gra bardzo ładnie, to przede wszystkim jest bardzo, ale to bardzo mocno zaangażowane w tak zwaną intensywność i tutaj to jest także coś, co jest zasługą Eddiego Howe'a, mianowicie zwyczajnie angielski menedżer upodobnił bardzo Newcastle United do tego, co prezentuje sobą Liverpool, choćby nie wiem, czy o tym wiecie, natomiast The Athletic i korespondenci właśnie będący bardzo blisko na co dzień Newcastle United podają takie informacje, że zupełnie zmienił się obraz ośrodka treningowego Newcastle, to znaczy w Srokach teraz jest dużo więcej takiej zaciekłości, którą wbija im do głów Eddie Howe tak naprawdę od pierwszego dnia swojej pracy. Pojawiły się hasła motywacyjne na ścianach tego ośrodka, które wieszczą takie hasło, które możecie kojarzyć się z Liverpoolem, czyli our identity is intensity, czyli intensywność jest naszą tożsamością, jak można sobie łatwo przetłumaczyć z języka angielskiego. I to jest dokładnie to, co było widać w tym sezonie w Newcastle United. I właśnie na tym teraz się skupię.
Bo to, że defensywa jest bardzo solidna i to jest klucz do sukcesu Newcastle United, to już wiemy, ale także chciałbym zwrócić tutaj uwagę na to, jak inteligentnie gra Newcastle właśnie, gdy mówimy o defensywie i przede wszystkim, jak dobrze jest to zorganizowane. W tym momencie widzicie wskaźniki PPDA w tym sezonie Premier League. Już tłumaczę, co to znaczy PPDA i ten wskaźnik to jest niezwyczajnie średnia liczba podań, którą może wymienić rywal od momentu przyjęcia piłki do momentu jakiejś próby odbioru futbolówki przez dany zespół. Czyli Newcastle jest trzecie pod kątem intensywności pressingu, trzecie pod kątem tego, jak szybko piłkarze Eddiego Howe'a rzucają się właśnie na ratunek piłce, którą przed chwilą stracili. I widać to doskonale w wielu meczach, zwłaszcza domowych, między innymi Manchester United został wspomniany właśnie, gdy mówimy o meczu na St. James's Park, także patrząc na to, co Newcastle zrobiło z bardzo biernym Tottenhamem, to jest coś, co może się bardzo podobać, gdy mówimy właśnie o Newcastle. I to także jest coś, co widać, gdy mówimy o tym, co robią, gdy już mają piłkę zawodnicy Eddiego Howe'a, to znaczy bezpośrednie ataki. Jak widzicie w tym momencie na swoich ekranach, jest to zespół, który po prostu bardzo często atakuje bezpośrednio. Kiedy tylko przechwytują piłkę zawodnicy Newcastle, to od razu tak naprawdę transportują ją do przodu, przez co mecze tego zespołu zwyczajnie są bardzo przyjemne, gdy mówimy o takim zwykłym, neutralnym kibicu, który chce włączyć jakieś spotkanie w telewizji i się rozerwać. Newcastle jest wręcz do tego idealny i dlatego też pod kątem tej przyszłej edycji Champions League można tylko zacierać ręce, myśląc o tym, co zaproponuje nam Newcastle, ale warto pamiętać o jednej bardzo istotnej rzeczy, mianowicie Newcastle, mimo tego, że w defensywie bez piłki gra równie intensywnie co Liverpool, no to różni się zwłaszcza Newcastle właśnie, gdy mówimy o takiej zwykłej organizacji. To jest coś, co może brzmieć błaho, ale w tym momencie widzicie wszystkie liczby, które dla Was przygotowałem przed tym filmem odnośnie średniego czasu, kiedy Newcastle ma piłkę w grze i doskonale widzicie, że tego czasu jest relatywnie niewiele. 52% zaledwie minut właśnie, gdy mówimy o meczach Newcastle United, jest takimi minutami, kiedy oba zespoły mają piłkę w grze, kiedy ona jest na boisku, więc tak mniej więcej połowa. Dlaczego tak jest? Dlatego, bo Newcastle jest zespołem, który właśnie musi wskoczyć na odpowiednie obroty, który także potrzebuje tego wypoczynku i zwracał wielokrotnie na to uwagę choćby Erik ten Hag na konferencji prasowej przed meczem finałowym Carabao Cup, że Newcastle umiejętnie kradnie czas, że sędziowie będą musieli zwracać na to uwagę. Także mówił o tym Mikel Arteta i było to widoczne między innymi na The Emirates, gdzie Newcastle zwyczajnie wybijało z rytmu Arsenal właśnie takimi swoimi, powiedzmy, niezaczystymi zagrywkami, przepraszam za przejęzyczenie, natomiast fakty są takie, że Newcastle daje sobie czas, żeby odpocząć, żeby zwyczajnie troszkę obniżyć tempo spotkania, a później, żeby ruszyć je z kopyta. W tym momencie też widzicie m.in. średnio, ile zajmuje czasu wykopnięcie piłki z piątki Nikowi Popowi, 36 sekund najdłużej w Premier League. To jest coś, co zwyczajnie do perfekcji opanowało Newcastle i wydaje mi się, że pod kątem takiego turnieju jak Champions League może być to bardzo istotne, bo Eddie Howe mówi o tym, że okej, awansowaliśmy, to jest jedna sprawa, ale my chcemy jeszcze tę Champions League naprawdę zawojować, więc kto wie, być może Newcastle w przyszłym sezonie dojdzie nawet do ćwierćfinału, przynajmniej ja taką tezę bym rzucił. Niemniej jednak w tym momencie może przejdźmy do tego, jak wyglądał ten sezon Newcastle United, gdy mówimy o statystykach i po prostu postaciach ofensywnych, bo to jest coś, co także warto podkreślić. Prawdę mówiąc, nie za bardzo można powiedzieć, kto był najlepszym piłkarzem ofensywy Newcastle United w tym sezonie. Podobnie jest z defensywą, ze względu na to, że tam tak naprawdę pracuje nie tylko cała czwórka plus bramkarz, natomiast cały zespół zwyczajnie haruje bardzo ciężko na to, żeby zespół zachowywał kolejne czyste kąta, których w tym momencie bodajże mają już 14. A patrząc na to z innej perspektywy, to znaczy z perspektywy ofensywnej, Newcastle United ma wielu, wielu bohaterów. Oczywistym kandydatem jest Miguel Almiron, który świetnie wyglądał przed mundialem, później przyszła era Alexa Isaka, a ostatnie tygodnie to jest zdecydowanie Callum Wilson, który w tym sezonie ma już 18 bramek. Ale to, co jest bardzo istotne, to jest to, że każdy z tej trójki, to znaczy Isak, Almiron oraz Wilson, ma ponad 10 goli. To jest też ta trójka, na której zwyczajnie opiera się właśnie Eddie Howe. I wydaje się, że aby utrzymać świeżość, aby utrzymać pewien stopień rywalizacji właśnie pod kątem przyszłego sezonu, no to trzeba będzie dodać kogoś do tej ofensywy, która także jest wspierana bardzo intensywnie przez piłkarzy środka pola. I to są tacy nieoczywiści bohaterowie, których ja bardzo bym chciał wyróżnić, bo mało kto o tym w tym momencie mówi. Natomiast Joelinton i Joe Willock, zwłaszcza Joe Willock, to są piłkarze, którzy po prostu dojechali na niesamowity poziom w tym sezonie. I jeden, i drugi przez długi czas musiał się jakoś przebijać przez Premier League. Nie za bardzo te występy były przekonujące. Oczywiście Willock miał więcej momentów niż Joelinton, ale fakty są takie, że to też nie był piłkarz, powiedzmy, taki
taki etatowy, a mam wrażenie, że w tym sezonie wychowanek Arsenalu udowodnił, że jest w stanie grać powiedzmy na poziomie właśnie reprezentacji Anglii. Co więcej, Joel Linton, czyli piłkarz wielokrotnie wyśmiewany po transferze z Hoffenheim, który był zupełnie nieudolną dziewiątką, odkrył nowego siebie pod wodzą Ediego Hała, który zmienił go w bardzo mocno fizycznie pracującą ósemkę. I to także jest coś, na co warto zwrócić uwagę. Wiadomo, że to wszystko jest wspierane m.in. przez Kierana Trippiera, który wykreował w tym sezonie Premier League najwięcej szans. No i tak jak już wcześniej mówiłem, Newcastle United jest o tyle podobne do Liverpoolu, że gra bardzo bezpośrednio. Mówiłem już Wam o tych statystykach odnośnie bezpośrednich ataków, ale też warto podkreślić m.in. średnią prędkość, z jaką idą te ataki Newcastle United. Wszystkie te statystyki oczywiście są do znalezienia w internecie. Jeśli chcecie, to w opisie wrzucam Wam link do strony The Analyst, gdzie możecie sobie właśnie odpalić wszelkiego rodzaju statystyki i dane związane z atakami jakiejkolwiek strony czy jakiejkolwiek drużyny, nie tylko w Premier League, ale także gdy mówimy o zwyczajnie ligach top 5. No i właśnie tam ewidentnie widać, że Newcastle United jest także zespołem, który bardzo szybko transportuje piłkę z obrony do ataku i to też jest ogromna siła tego zespołu. To znaczy, to są piłkarze, którzy są dynamiczni, zwinni i to jest coś, co zainstalował w nich właśnie Eddie Howe. Mam wrażenie, że to jest zespół, który na wskroś przypomina Liverpool Jurgena Kloppa. Nie mówię tutaj tylko o takiej, powiedzmy, sile mentalnej, nie mówię tutaj tylko o magii stadionu domowego, bo St. James's Park robi niesamowitą robotę w tym sezonie dla Newcastle United, ale także, gdy mówimy właśnie o systemie pressingu, o tym, że bardzo często grają długą piłkę, żeby zebrać tylko tę tak zwaną drugą piłkę z kolei, te bardzo mobilne ósemki, czyli Willock, Bruno Guimarães czy właśnie Joel Linton, więc tych postaci w ofensywie naprawdę jest bardzo dużo i podobnie zresztą jak w defensywie. Mam wrażenie, że tam bardziej funkcjonuje kolektyw, ale gdy mówimy już o strzelaniu bramek, no to warto pochwalić jednak mimo wszystko indywidualności, bo Callum Wilson to jest piłkarz, który jeśli tylko będzie mieć zdrowie, to będzie strzelać naprawdę masę bramek, podobnie zresztą jak Isak czy Almiron. Zobaczymy tylko, jak to będzie wyglądać dalej z Antonym Gordonem, bo jeśli jest ktoś, kto zawiódł w tym sezonie w Newcastle, no to jest to raczej piłkarz, który przyszedł zimą z Evertonu, ale to jest też zawodnik, który po prostu jest perspektywiczny, więc kto wie, być może jeszcze odpali. Dajcie mi znać, co Wy myślicie o Newcastle United. Ja bym się nie zdziwił, gdyby ten zespół skończył w przyszłym sezonie, powiedzmy, na miejscu 5-6. To nie jest też taki klub, który chce być drugim Leicester i zresztą byłoby całkiem słabo ze względu na to, że Leicester spada aktualnie z Premier League, a przynajmniej jest w strefie spadkowej właśnie na kolejkę przed końcem, ale patrząc na całe Newcastle, mam wrażenie, że w przyszłym sezonie może nastąpić jednak mimo wszystko taki szok związany z łączeniem europejskich pucharów i Premier League. Mogą się obniżyć, powiedzmy, o tę pozycję czy dwie w tym sezonie, jednak mimo wszystko to jest zespół, który opiera swoją grę właśnie na 15 piłkarzach, powiedzmy tak uśredniając, ale kiedy na przykład wypadał Bruno Guimarães, no to nie było już odpowiedniego zastępcy i mówiłem o tym w filmie m.in. przed finałem Carabao Cup, że bez Bruno ten zespół funkcjonuje zupełnie inaczej. Bardzo ważne okienko transferowe właśnie przed Newcastle United i o tym też sobie porozmawiamy już niedługo na moim kanale. To znaczy nagram film o tym, kogo i dlaczego musi kupić Newcastle United w tym letnim okienku, żeby konkurować na kilku frontach i żeby zwyczajnie nie obniżyć standardów, bo z pewnością nie taki będzie cel klubu z północy Anglii. Ten progres jest wykonany wręcz fantastycznie, oglądało się to kapitalnie. Dajcie mi znać w komentarzu, co Wy myślicie o Newcastle United. Trzymajcie się, dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Siemano!